Nie. Teraz umawiasz się z innym bratem, kojarzysz? Ze mną, tym co ma kucyka. Bez włosów, bebe. Z włosami, o tak, chcę się z tobą kochać. Siema ziemniaker, jesteśmy w Złotym Lesie, w rodzinie Melon, a ja jestem już zirytowana, bo perfidnie mam taką, wiecie, szparę między roletami i perfidnie wali mi po oczach, więc podejrzewam, że będę bardzo drażliwa w tym odcinku, ale widzę, że w ogóle ci bracia są coś tacy super szczęśliwi. A wydaje mi się, że jak tutaj przychodziłam wcześniej, to że oni nie mieli tych platynowych, ale też w sumie, no to chyba, że on się tak cieszy, że sprał mu dupę. To co innego, bo on już będzie wiecznie szczęśliwy, bo patrzcie, on to marzy. To było jego marzenie, dobra, czyli może po prostu nie zauważam, czy on będzie wiecznie szczęśliwy, a jego brat w takim razie miał chyba inne marzenie. Jakie ty masz marzenie, stary? 51 randek, dobra, myślę, że będzie się dało załatwić, w sumie skorzystam z tego, co... O, nawet jest, to Ksao rozdawała, czy to ja rozdałam? Not... Nie pamiętam, ale w ogóle tutaj jest za zdjęcie. Z kim ty masz? Z jakąś randomową dupą. Znamy tę dupę? Znaczy pewnie tak, no jakoś musieliśmy zdjęcie zrobić. Chyba, że to jest jedna z tych NPC, które ta Ksao pozabijała. Właśnie. A nie, no pamiętacie, miałam tylko wiedzieć, że wam pokażę, ale byliśmy. Ale dobra. Nie mam kompletnie planu. Ani na Marka, ani na Jackę. Znaczy Jacek sobie pewnie będzie szukać kolejnych dupiszczy. A z Markiem to nie wiem, ale wiesz, że on ma taką nawet dosyć wysoką chemię z tą Kozik Widelec. No i w sumie ma też z Moniką, ale... Nie. To może Kozik, może to by było jakieś rozwiązanie. Wy macie komórki? Nie macie. Biedaki, lol! Ale nie, no dobra, zadzwoń do Kozikowej, może to będzie jakaś opcja, wiecie, taka... Chociaż nie wiem, czy w sumie, czy taka ułożona kobieta chciałaby takiego typu, ale ma w sumie dużo kasy, więc ona by sobie mogła w spokoju... Ten, wiecie, rozwijać karierę, bo hajs by było właśnie. Chciałam zobaczyć. Co? Ej, czemu ten twój drugi. Ej, nie, ja chcę to zobaczyć, bo on ma generalnie podobno strasznie wysoką chemię z tą. Z jakąś panią babcią, nie ninją. Ej, Jesus Christ, ja w to nie wierzę. Ja to muszę sprawdzić. Ta kula to mnie chyba troluje w tym momencie, bo ja nie wierzę w to, że mamy wysoką chemię z. No wiem, że ja jestem hot, ale czy ty jesteś hot? No, Moniku... Ja... Jaka chemia! Ja nie mogę, nie, dobra. Ruch... Przepraszam, nieważne, nikt nie słyszał, jak zaczynałam mówić słowo na R. Uderzamy do... uderzamy do, kurde, głowy, znaczy do niej głowy, do głównej ninży kościoła jakubińskiego, no bo głową jest jak na razie ta pastucha, czy... Nie pamiętam, nie mogę się już skupić, Jesus Christ. No dobra, twoja historia mnie teraz wali. Gadaj sobie z nią, a potem rób co chcesz, ale... O, babciu, czeka cię po prostu noc twojego życia, albo może nawet dzień, jak się pośpieszymy, ale o... Tak! Po to... No, czemu nie chcesz? Ja cię tylko chciałam pocałować w rękę, no kurde, widzę, jakaś taka nieprzystępna. Jesteś taka nieprzystępna, ta ninja. O, dobra, zdycha mi nie wstaje, co? Nie wiem, czekajcie chwilę, ja to muszę wysłać do Ksao, dajcie mi moment. 1 week later. O, Jesus, dawaj, bierz się za nią, tygrysione z twoja. No zobacz, ona już mdleje, chociaż myślę, że to jest tak niebezpieczne w sumie, żebym ja mu kazała skakać jej na ramiona. Przecież jeszcze się połamie staruszka i zamiast zabierać ją do łóżka, to będziesz ją zabierać do szpitala. W ogóle jak wy się będziecie całować przez tę maskę. O, twój materiał chyba nie był dawno prany. Daj jakimiś takimi glutami, niemytymi zębami. Ale tak lubię. Nie, dobra. Już zacznę odwalać, a ty co robisz? Ja muszę po prostu zrobić kontrolę John, ale w sumie kto by tobie pasował? Nie, wreszcie sprzedałam kulę, bo stwierdziłam, że kula mnie truje, ale nie, ta króla mówi prawdę. O, święta kulo, powiedz mi, kto byłby dla mnie dobrą dupą. No, nie ociągaj się tak, to widzę, super. O nie, tak z drugim bratem, o. Tak, bo ona jest dalej w ciąży. Kurde, w sumie wiecie, czego żałowałam tak swoją drogą? Że jej jeszcze z kimś nie przespałam w międzyczasie, żeby mieć taką kolejną zagadkę, kto jest ojcem, ale no... Już wiemy, on za go dwa pioruny, ale to jest tak szak najwyżej, jak miał w mieście, może potem będzie wyżej, ale nie, on tak kulturalnie, zhangoutuj się z nią, wy będziecie tak... Jesteś tym lepszym bratem, tym przystojniejszym, niż jesteście praktycznie tacy sami, ale... O,
chyba za to, że jej prawie urwał ręce. Niedobra, łap ją za dupę, a nie za poduszkę. No. Daj się złapać, daj się porwać. Nie dostałam w mordę, jest dobrze. Teraz ją wyściskaj, tylko nie połamie jej żeber. No. A bo to jakiś żul mi wszedł i gra. A nie, to nieważne. Marcelina gdzieś się musiał. Ale jestem kulturalna, nie, bo jestem teraz bardzo skupiona, sfokusowana na tym jakże przejmującym romansie. Może ona też stwierdzi, o, jednak bycie głównym, super ważnym ninjom jest nie dla mnie. Wolę zaznać miłości u boku Jacka Melona, fejma tego miasta. Ja! No nie, mamy jakiś dzień wolny. Nie mamy. Dobra, trudno. Nie zwolnią mnie. Ja jestem sam sobie szefem, bo jestem gwiazdą roku. Jestem zajęty. Zakochałem się. Boże, to znowu się stało. Zakochałem się w kobiecie, którą coś bolało. Tylko z daleka jej ciało, a sam widok to dla mnie za mało. Ona uśmiecha się do mnie, przynajmniej chciałbym tak myśleć, bo ma coś na mordzie. Kocham cię moimi myślami, całymi dniami i nocami z tobą wiążę swe nadzieje, bo znamy się, jakieś jest czwarta, była dziesiąta, to sześć zimowych godzin. A my też sobie weźmiemy wolne? A my mamy jeden dzień wolny. Ej, to jest nie fair! Jestem bratem bliźniakiem, należy mi się tyle samo, bo tak działa życie. Nie, tu jest. Chcę jeden dzień wolny dać mi. Dziękuję. A teraz spadaj. Nigdzie nie idę. W ogóle ta se siedzi, gra. W ogóle ty nie czujesz, że jesteś tak może troszeczkę nie na miejscu, że jesteśmy zajęci? Nie? Bawisz się świetnie? To super, ale mi przeszkadzasz. Weź ją wyproś. Kurde, my tutaj próbujemy zadbać o... Chociaż chyba, że ona chce tak się wczuć, jakąś atmosferę nam zrobić, ale w ogóle weź wywalaj. Moja kobieta jest zazdrosna, jak jesteś w pobliżu, bo jesteś taka atrakcyjna. Macie w sumie pewnie podobną teksturę skóry, także... Może ona myśli na to... No, co? Co? Ale... A, i ten poszedł jednak do pracy, nie wiadomo. Ale w ogóle co? W ogóle dobrze, to jest chyba zazdrość wyłączona, bo ja bym cię normalnie chyba w mordę dostała, chyba że ja mam tego moda, że jak nie jesteśmy w jakiejś, wiecie, zategowanej relacji, to że nie reaguje, ale aż zapisze. Co? W ogóle została całkiem teoretycznie zaproszona przez Marka, tak? Gramy teraz, no bo to jest Jacek, tak? Dobrze pamiętam. Tak, Jacek, czyli Marek ją zaprosił i zamiast stwierdzić po prostu, dobra, nara, to idę, to stwierdziła, a tu przyliżę się z twoim bratem. Dzięki, kurde. O nie, nie! Albo na pewno jest głodna czy coś, dobra. Zaprosimy ją zaraz z powrotem. Przygotujemy jej jakieś super romantyczne spaghetti. Jak wróci, to będzie tico, romantico i już się nie wyrwie. Już, znaczy w ogóle jest wtorek, widzę. O, dobra, czyli u nich gramy tylko dwa dni. Gramy dzisiaj wtorek i gramy środę. Dobra, trochę mało, ale myślę, że działo się już wystarczająco wiele, żeby udać ten odcinek. Jest ciekawy. W sumie już drugi talerz spaghetti, sobie przypomniałam, że miałam po nią zadzwonić, a nie tak jeść samotnie jak przegry. Gdzie jesteś, moja nowa miłości? Nie! Kurde, przyszłaby pewnie z tą tą. Nawet nie pamiętam jak jej tam, z tą zombiarą. I ta zombiara, i pewnie tutaj był element niedawno. I ta zombiara by pewnie, kurde, znowu grała na bębenkach, tam na perkusji, nie znam się, jestem muzycznym downem. Czy teraz mnie kochasz na tyle, żeby pójść ze mną do łóżka? Proszę! To jest mój jedyny goal w życiu. Jak już, chociaż w sumie wiecie, to może kupnę mu samochód, to może mu wyskoczy jakieś inne pragnienie. Tak, nie bardzo jest gdzie, bo nam... O, w sumie ty patrzcie, a już myślałam, że ściana ucina. Nie chciałabym tego przebudowywać, więc trochę tak pójdę na takie trochę YOLO i tak se o, tutaj wstawię. Będę udawać, że o, patrzcie, liście się same przesunęły i postawimy tutaj coś. Potem pomyślę, jakby to ładnie przebudować, bo teraz mam inne rzeczy na głowie. Chcemy takiego srebrnego, będziemy mieć, a nie, weźmy takiego samego jak element, żeby się wkurzał, bo nas przynajmniej stać na rachunki po kupnie samochodu. A co to jest? A, chcesz kupić helikopter? Dobra, też się da załatwić. Kto tu? Ej, ona dalej tu jest, nie? Jesus Christ, Marcelina. Idź tu, Light Drops, ale w ogóle nam się gdzieś... O, mieści się. O, nawet dwie, super. Nie, dobra, to helikopter sobie może odpuścimy.
Bo to chyba nas tak troszeczkę przerasta, ale mamy samochód, to już coś. Czy ona już nas kocha, bo my ją kochamy, ale tak w sumie nie zauważyłam, czy ona nas kocha. Złapią za dupę dwa razy, tak. No to już powinna nas kochać, w ogóle super, ale nie chciałabym, wiecie, żeby to było takie zwyczajne, że sobie kliknę casual i że ona z nim pójdzie, bo to jest takie easy. Nie, ja ją tutaj zaproszę ze mną do łóżka. Chodź, koleżanko, idź ze mną do łóżka i się ze mną pójść, ale tylko jeśli masz ochotę, bo szanuję to, że mogłabyś nie chcieć mnie, super przystojnej, super gwiazdy rocka, zwłaszcza, że jesteś stara i niedołężniała, to może ci coś w głowie poprzewracać, ale szanuję to, że możesz potrzebować dłuższej chwili na podjęcie decyzji, nie potrzebujesz żadnej, dobrze, spoko. Ale mamy pizzę, kurde, dobra, to teraz znalazłam nowego ulubionego brata, bo już najpierw był Marek, potem z Marka na Jacka, bo jak miał fajny styl, ale teraz Marek ma pizzę, Marek wygrywasz, kurde. Walić romans ze starszą kobietą, pizza lepsza. W ogóle jak ona wygląda bez maski, jak wyglądasz? Bardzo staro, ale przynajmniej, patrzcie, widzimy, że potrafi szeroko otwierać usta. Myślę, że Jacek już o tym wie, ale dobrze, że teraz posiadamy ten sam zasób informacji. Dobra, w sumie jest pierwsza rano, to myślę, że to jest taki dobry pomysł, żeby już Rockman sobie przed spać. A ty sobie śpił najlepsze, ojojoj. Salsa pani cię wymęczyła. Od Jaziu po uchu musiałem robić zi, ojejoj. Ja to jeszcze miała siłę, kurde, poszła jeść pizzę i jeszcze kiwie co, pewnie się tam moczyć stąd. Poszła sobie, Jesus. A nie, to babcia też poszła? O. A, co? Co? Wąt z jego uszy, ty wiem, że... Co? Co? Nie, pewnie... Tu już, clear all, idź o siebie, kurde, a nie, dalej tu, przyszła jeszcze mi pizza, a nie, dobra, jednak są tutaj obie, bo jestem ślepa, już myślałam, że sobie babcia poszła, że ona sobie poszła, nie, będą teraz oglądać TV u mnie, nie wiem, naprawdę im się musi nudzić w życiu, od chyba sobie idzie, a babcia? Babcia też ubrała strój ninja i jakby nic się nie stało, po prostu zniknie. Nie, dobra, jednak wychodzi normalnie, jestem zawiedziona twoimi ninja umiejętnościami, Moniko. O nie, i w końcu nie zjedliśmy spaghetku! Mnie wszystkie zmarnowały. Nie, tylko nie spaghetti. Znaczy, nie lubię spaghetti, więc ale podejrzewałam, że on by mógł lubić spaghetti, więc nie, spaghetti! Dobra, i zadzwońmy teraz do cleanerowej. Siema, dupo. Przyjdziesz na lizanko. Oczywiście ze mną, a nie z moim bratem. Nie, bo przyprowadzisz swoje dziecko. Nie, dziękuję. Nie trzeba, obejdzie się. Ale ten samochód tak se stoi, jeszcze nikt nie jest właścicielem, ale chyba Jacek powinien być. Jak wybieg, kurde, jej na spotkanie. Ola Boga, ale toczysz się z tym brzuchem. Ledwo go chowasz pewnie pod ten sweter. Oj, serio? Tylko tak? No i co, inaczej się idzie, bo już myślałam, że go tak, dawaj, weź ją. Tak szarmancko w rączkę ją. Co? Ej, weź se nie rób jaj. Weź se nie rób jaj, ciężarna krowo. A bo on jest nieśmiały. O, zaraz ci odpowiada, co? Odpowiada ci zainteresowanie, ale jak... Ty, a nie, bo teraz dopiero serduszka jej poleciała, ale widzę, ona się szybciej od nas zakochała, ale tak siak, no kurde. Daj się pocałować w rączkę, no przecież ci jej nie zjem, kurde. No, przecież jest we mnie zakochana, no o co chodzi? Znaczy, jakby na flirty się też blokowała, to rozumiałabym, że czasem jest... Czy nie, czym jest? Ja mam taki mod, który sprawia, że w ogóle swoją drogą zajmijmy się bratem, a nic nie musi, tylko coś tam wiedzieć. Mam taką łatkę, tylko nie pamiętam skąd ją mam, więc proszę nie pytajcie, która sprawia, że simowie mogą wykazywać, kto się mówi? Mogą wykazywać wierność co do relacji, czyli na przykład jeśli kogoś kocham, ale nie jestem w nim w związku, to ten sim może mieć automatycznie blokowanie to, że możecie mieć relację 100 na 100, ale on będzie odrzucać wasze flirty, bo będzie wykazywać już przywiązanie do tej swojej miłości wcześniejszej. Ale no tak to by odrzucała flirty, bo raz się z tym ostatnio spotkałam w Dziwnowie, to znalazłam sobie idealnego partnera i okazało się, że on już kogoś kocha i ma mnie totalnie w dupie i stwierdziłam, nie chcę im się z tym bawić, więc żyj se człowieku jak chcesz. No, czemu no ja... Ej, ona nas nienawidzi. Czy żebyśmy byli tym bratem przegrywem? No weź, jesteśmy przecież super, super jesteśmy, wyglądamy praktycznie tak samo, czemu nie chcesz nas kochać? Kochaj mnie, tak zapisze gra, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak mój brat tę starą ninja Monikę.
Jenny w końcu, ile myśmy jej dupę musieli lizać, żeby w końcu się zgodziła. Normalnie nie wiem, bała się, że jakieś sygnety ukradnę z ręki, tak jak było w tym... Nie, bo to jest autonomiczne. Oni jak idą tam sami, to znaczy, żeby się poszli autonomicznie ten. Nie. Teraz umawiasz się z innym bratem, kojarzysz? Ze mną, tym, co ma kucyka. Bez włosów, bebe. Z włosami, o tak, chcę się z tobą kochać. Skumane, nie skumane, mam powtórzyć jeszcze prościej, ale w sumie on nie ma co robić, więc nic dziwnego, że po co robić to, co lubi najbardziej. Nie, dobra, weź tam zadzwoń, tak romantycznie. Spytaj te, Monisia, co tam u ciebie, jak sprzątanie klasztoru, może chciałabyś wypucować coś jeszcze, mam tutaj taką brudną klamrę od spodni. Ale ja bym była, kurde, dobrym facetem, mam takie dobre teksty na podryw. Z jednej strony jest trochę nieśmiały, znaczy nawet bardzo jest nieśmiały ten jego brat, dlatego też mi tak troszeczkę dziwnie tak romansować, ale no powiedzmy, że... Pominę to, że jest rockmanem, więc że ma taką, jak to się mówi, tak wiecie, tak jak ja na przykład mam, że generalnie jestem w życiu strasznym leszczem, ale tak przed kamerą to fajnie być tak pewną siebie, więc powiedzmy, że żyje mu właśnie to... To, że jest... O, przyszła! Ty patrzcie, miałam takie samo brankę, ale ty przyszła, ale to, że do nas? Maria, witaj. Już mam co prawda jedną rudą koleżankę, ale nikt nie powiedział, że nie mogę mieć dwóch. Kurde, w brata się mojego pobawię. Fajnie jest być Jackiem. Czasem, aha, i se poszła. Aha, i ta se idzie. Nie, nie! Obie sobie? Nie, no ta nie idzie. Ale nie jestem przekonana, czy on by tak na dwa fronty uderzał, więc... Więc o, zostawimy sobie, żeby się z nią zaprzyjaźnić i pójdziemy sobie, nie wiem, walnąć klocka i się umyć. Ale ty możesz z Marią, czemu nie? Może chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko. Wiecie, bycie samotną matką, jak masz trójkę dzieci, to wyzwanie, ale czwórka? Jestem pewna, żebyś podołała, jeśli chcesz. Wystarczy jedno słowo. Ale masz ochotę gdzieś iść na randkę. Możesz zabrać Monikę. Zabierzmy ją na randkę. Chociaż czy chciałbyś się publicznie pokazywać ze starszą panią? Chociaż w sumie nikt nie będzie całkiem teoretycznie wiedzieć, kim jest, bo jest ubrana, jak jest ubrana. To jest plan. Co prawda wszyscy wiedzą, że są tylko jedne ninja w mieście i tylko jedna nosi czerwone ten, ale... To jest super tajny plan. Super tajnego nie wiem czego... Cokolwiek. O, pójdziemy sobie... Wiem, jak wygląda Barurycha, więc tam nic. Szlak jest taki fajny, romantyczny. Ogród Simona byliśmy w Parku Południowym, ale może chodźmy sobie na lodowisko. Boję się nawet dawać czas na dwójkę, bo czasem jest tak, że jak odpalasz przyspieszenie i czekasz, to w pół sekundy po prostu dostajesz powiadomienie, że o nie, wystawiłeś mnie jak mogłeś, już cię nie lubię, nie odzywaj się do mnie więcej. I potem jest tak, że mają ten taki czerwony, że są na ciebie wkurzeni, czy ty tego nie widzisz, ale w innej rodzince to widać, jeśli to nie był jakiś NPC i ci potem kradną gazety, kopią śmietniki, no generalnie się zachowują jak chamy i prostaki. No i z jakim opóźnieniem zajechali, ale no to dobra randka, to czy możemy możemy kontynuować tę randkę w domu. Jest tam chyba takie ask back to my place. Ale nie wiem, czy to wtedy nie kończy randki, bo tak ostatnio miałam. Także spróbujmy. Spróbujmy. O tak, obejrzymy sobie. Jest lodowisko. Jest tu dosyć jasno. Spodziewałam się, że może być troszkę ciemniej, ale w sumie Ksao ma mocne oświetlenie i ma i była tam w nocy. Także ta maska latająca. Nie! Ukryj się, bo będą widzieć, kim jesteś. Przestań, nie taka była umowa. Moniko, niedobra, ty. Zaproszę ją, ale no właśnie mam takie wrażenie, że... że no to się tak głupio kończy, że ten... No to pewnie tak będzie great date, to spoko. Wróćmy. O, samochód. No, przez pół sekundy się naprawił. I co, też tak odjadą? Nasz brat randkuje, a my samotnie jemy zapiekankę, zastanawiając się, czym jest życie, którą rudą kobietę powinniśmy wybrać. Tę, która była z naszym bratem, czy ta, która jeszcze nie była z naszym bratem. Ciężkie wybory. Zwłaszcza, że ta druga pewnie będzie i tak z naszym bratem, bo to jest kasa nowa. Bo wszystkie lecą na naszego brata, a nie na nas. My już wyglądamy praktycznie tak samo. O, wracamy. Jak randka dalej będzie, bo u mnie zazwyczaj Simsy po prostu potem idą do domu. O. Nie skończyło się! Chodźmy całować się! Nie odmawiaj mi teraz, kobieto. Będziemy się całować na tyłach mojego samochodu jak jakieś nastolatki. Randka marzeń! I tam sobie coś, nie, poróbcie co chcecie, a ja sobie
popatrzę na grę w szachy, interesujące. To jest dużo bardziej interesujące i do tego edukujące. Może zróbmy sobie zdjęcie, dawaj, kurde. Chcę z tobą na... Nie wiem czemu, ale przez chwilę myślałam, że mi się Monika skopiowała, bo mówi jedno czerwone, drugie czerwone. O co chodzi? Ej, co ty chcesz? Też by chciała, co? Nie ma, kurde. Romantyczne sobie weźmy. No, idź stąd, mi się nie podobasz. Idź sobie. Nie kocham cię. Kocham Monikę. Widzisz, jak ją kocham? Kocham ją tak bardzo, że nawet już nie rzucam się jej w ramiona, bo szanuję jej stare kości. No i sobie powiesimy na kodzie nad łóżeczkiem. Patrzcie, jak romantycznie. Zrobimy sobie jeszcze jedno. Jestem ciekawa, czy one wychodzą tak samo, czy tak jak tam w tym normalnych, czy tym goofy, że są takie troszeczkę. Nie plotkuj z moją kobietą o tym, że cię nie chcę. Znajdź sobie własnego pana Melona tam na górze. Jest jeszcze jeden wolny. No, dokładnie to samo, tylko w innej kolejności. Ale czemu nie? W sumie no kolejność praktycznie taka sama, po prostu zmieniłeś. To, co było na lewo, jest na prawo i odwrotnie. Ale dobra, tak czy siak, tak bardzo ją kochamy, że możemy mieć dwa takie same zdjęcia. Czujecie to poświęcenie? Dwa takie same zdjęcia nad łóżkiem. Jeśli to nie jest miłość, to nie wiem, co jest. No i dobra, wstaje dzień pomału, a my w czwartki kończymy rozgrywkę, czyli no już będziemy kończyć się, żegnać, więc przechodzimy do miasta, czego nie wytnę, bo będę w trakcie mówić o tym, że tego nie wytnę, żeby wam było miło i fajnie i... I w ogóle wiem, że ten odcinek jest krótki, ale no graliśmy półtorej dnia de facto, ale myślę, że tyle co się działo, to naprawdę wynagrodzi długość tego i... O, najchętniej to bym poszła jeszcze raz, teraz nie do przewodników, tylko do sióstr, ale no, trzeba rozegrać gdzie indziej turę. Myślę, że wybrałabym się do... Z jednej strony chciałabym do Kozik Widelec, bo ona tam coś kręci z tymi braćmi, ale dużo bardziej chcę iść do Agaty, zwłaszcza, że po odcinku samą takie, że o, połączyć ją z ogniwem, jest, to jest plan, to jest to, także następnym razem widzimy się u... Zupku i do... Dzięki za lajki, komentarze, ja cały ten wasz deal. Znacie to wsparcie, no pomyliłam się znowu i do ziemniaczenia. A i link do kanału Xao i do pobrania złotego sadu jest w opisie.